Budowa koła lokomotywy. Kamera Ryszard Mach. Dzisiejszy film przedstawię i omówię budowę koła. Nie zestawu kołowego, tylko samego koła. Z jakich części się składa? Co tam na nim się znajduje? Film ten przedstawia nie całość zestawu kołowego, tylko jego element. Elementem jest to jedno z kół, które Państwu pokażę i wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Na kolei występują dwa rodzaje kół. Są to koła napędne i koła toczne. Te z kolei są podzielone na monobloki oraz koła z obręczą, składające się z koła bosego, obręczy i zabezpieczającego je pierścienia. Tu na zdjęciu zobaczymy takie koło. A, jest to koło bose ze szprychami. B, obręcz i ten wąski pasek. C, z tą kropką widzimy, to jest pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem. A element D, są to ciężarki wyważające koło. Oczywiście koło bose znajduje się na osi zestawu. Nabijane jest ono na oś zestawu na zimno, na podpiaście. Przy pomocą prasy hydraulicznej. Natomiast obręcz podgrzewana jest do temperatury powyżej 700 stopni Celsjusza. Zestaw z kołem bosym przenoszony jest nad leżącą na piecu podgrzaną obręcz i nakładany. Po nałożeniu obręczy zabezpiecza się całość pierścieniem od wewnętrznej strony. I tu koło mamy już przygotowane do pracy. Oczywiście koła są wykonane z metalu, ale którego twardość jest niższa jak twardość szyny. A to z tego powodu, że takie szyny bardzo szybko by się zużywały. No, istotne, bardzo ważne są tu też profile. Koła muszą być odpowiednio wyprofilowane, aby po prostu nie nastąpiło jakieś wykolejenie po drodze. Patrząc na koło od zewnętrznej strony, widzimy na obręczy i kole bosym takie pionowe, białe kreski. No jeżeli te kreski się rozchodzą, nie są w jednej linii, to znaczy, że nastąpiło przesunięcie obręczy względem koła bosego. Wtedy taki pojazd eliminuje się z ruchu. Drugim sposobem jest przy pomocy młotka, idzie pan rewident, uderza w obręcz, jeżeli jest dźwięk taki dźwięczny, pęk, to znaczy, że obręcz jest dobry, a jak jest na przykład tak suchy, to oznacza, że nastąpiło przesunięcie obręczy. Wspomniałem również o tak zwanych monoblokach. Są to koła bez obręczy, to jest koło bose i obręcz w jednolitej całości. Nie ma możliwości przesunięcia, są bardziej bezpieczne.
mają zastosowanie przy bardzo dużych prędkościach. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.